Też ostatnio był bardzo głośny temat związany z aferą Pandora Gate. Nie wiem, czy pani słyszała o tym, tak? Tak, oczywiście. No trudno o tym nie słyszeć. To jest interesujący temat w ogóle, pato streamerzy i streamerzy, influencerzy, to jest w ogóle bardzo interesujący temat. Mogę chyba powiedzieć tutaj, mogę wam zdradzić jako pierwszym, że pracujemy nad filmem na ten temat. O, proszę bardzo, ja właśnie, moje było takie drugie pytanie, czy pani może nagra o tym film, bo to jest... Tak, zaczęłyśmy już pracować razem z Mają Staśko, która też pisze o tym książkę, która sama brała udział w zawodach tych Fame, Freak Fightach w ogóle, więc pracujemy nad tematem, ale on będzie mówił nie tylko o Pandorze, tylko w ogóle o zjawisku pato-influencerów, w ogóle o tym, jak to się stało, że w przestrzeni publicznej kryminaliści zarabiają ogromne pieniądze na mieszaniu w głowach naszym dzieciom, bo to przede wszystkim to jest to największe niebezpieczeństwo, dlatego że ci ludzie trafiają głównie do dzieci. Ja mam też dzieci w tym wieku, dla których właśnie influencerzy są gwiazdami i oczywiście rozmawiamy o tym wiele i tak dalej, ale myślę, że to jest naprawdę bardzo realne zagrożenie i nie wiem, coś się stało nam w głowach, jak to się stało, że my na to wszystko pozwoliliśmy, bo ja teraz tam wchodzę w ten świat, zaglądam i po prostu powiem wam szczerze, oczom nie wierzę, co tam się dzieje, jaki jest poziom hejtu, nienawiści, przemocy, agresji i to wszystko jest w imię zarabiania pieniędzy. Na tym zarabiają ogromne pieniądze ludzie, którzy są po prostu przestępcami i którzy promują nienawiść. Więc i wiele innych też zachowań, tak, również te, o których opowiada Pandora Gate. Więc to jest bardzo ciekawy temat. I co ciekawe, wiecie, to podobno tylko w naszym kraju się dzieje. Te walki, freak fighty, nie ma czegoś takiego w Stanach ani nigdzie w Europie. Tam wolą patrzeć na prawdziwych zawodników, którzy ćwiczą, są wykwalifikowani. To jest tylko u nas, ponoć i zdaje się na Ukrainie. No właśnie jakaś taka patologia po prostu, wiesz, szkoda, bo ten internet odzwierciedla trochę stan naszego umysłu. No jest tam dziki zachód, więc to będzie western pewnie. A myśli pani, że już ten świat influencerów skończy się? Mówię o tych takich, którzy typowo tylko nagrywają filmy, content dla dzieci. Czy reklamodawcy już nie będą chcieli z nimi współpracować? Ja nie chcę w ogóle gdybać, bo nie sądzę, żeby to się skończyło, wiesz, nie sądzę, że to się skończy, ale mam nadzieję, że to się przeobrazi. To właśnie musi przejść przeobrażenie, oni muszą, wiesz, upaść, żeby wstać i jakoś, bo przecież nie będzie tak, że nie będzie teraz w ogóle influencerów czy youtuberów, no tak nie będzie, zresztą jest mnóstwo ludzi, którzy promuje też bardzo fajne treści, robi fajne treści, wiesz. Teraz chodzi o to, żeby też było jakieś prawodawstwo, które to chroni. No nadal w internecie obowiązują takie prawa, no nie ma praw, no to jest jakby nadal po prostu dziki zachód, a jednak my spędzamy tam połowę naszego życia i połowa naszej głowy, ja teraz taką piosenkę nagrywam, jesteś tam, gdzie są twoje myśli, no, więc mimo, że ciałem siedzisz przy biurku, ale głową jesteś w necie i większość ludzi spędza tam większość czasu. Nie może być tak, że tam nie ma po prostu żadnych zasad, żadnych reguł i że te reguły, które tutaj obowiązują, przecież tutaj jakby ktoś tak mówił, czy biegał, czy rzucał obelgi, to już by dawno miało sprawę w sądach, a tutaj po prostu wszystko się dzieje i oni są bezkarni. Na pewno mam nadzieję, że zmieni to system. No. Natomiast oczywiście nie można wrzucać wszystkich do jednego worka i to jakby trzeba też o tym mówić, że ta sprawa też uderzy w wiele osób, które nie mają z tym nic wspólnego i które ciężko pracowały na swój sukces i teraz też będą za to płaciły cenę. Czy do pani filmu już obsada jest wybrana? Jeszcze nie jesteśmy na etapie tworzenia scenariusza, tworzenia opowieści, tworzenia postaci, ale na pewno myślałam już trochę o tym, no bo mamy prawdziwe te postaci wszystkie i no i będą młodzi i fajni polscy aktorzy mieli co robić na pewno. A współpracować może będzie pani ze Sylwestrem Bardęgą, który zrobił takie znakomite śledztwo? Nie przyszło mi to, mówiąc szczerze, do głowy. Ale może,
wiesz co, może masz rację, może powinnam do niego faktycznie zadzwonić, ale rzeczywiście muszę go pochwalić, bo zarówno jego ten film, jak i ten film tego kolegi, jego tego Konopskiego właśnie, tego młodego chłopaka, to są bardzo przyzwoita robota, taka filmowa z punktu widzenia. Właśnie, jak pani to oceni, te filmy dokumentalne? Tak, powiem szczerze, że ja no, nie zaglądałam, nie jestem odbiorcą takich youtuberów i zawsze mnie mierziło trochę, że jakość taka filmowa i jakby techniczna tych rzeczy jest słaba, ale tutaj zwracam honor, to naprawdę jest bardzo przyzwoicie zrobione reportaże. No. Może jeszcze nie są to filmy dokumentalne, ale możemy to nazwać reportażami.